Hej, cześć, siemano wam wszystkim, tutaj ja, TheRomanXto i witam was w ostatnim 50. odcinku trzeciego sezonu Zagrajmy w Remortal Alpha 13. Tak jak w każdym ostatnim odcinku, zbierzemy oraz podsumujemy statystyki właśnie z tej serii. Tak więc bez zbędnego gadania przejdźmy już do samych statystyk. Tak więc dobra, te 50 odcinków zebrało łącznie 5080 wyświetleń, łączny czas oglądania filmu wyniósł 562 godziny, a średni czas oglądania to 6 minut i 37 sekund. Tradycyjnie moje zarobki są dla was ukryte, dlatego teraz przejdziemy do ocen pozytywnych, negatywnych, no i oczywiście komentarzy. No więc tak, te 50 odcinków uzbierało łącznie 253 łapki w górę, tylko 8 łapek w dół oraz 135 komentarzy. Zyskały one jedno udostępnienie, a za pomocą przycisku subskrybuj pod tymi filmami doszło mi 10 widzów. Jeżeli chodzi o filmy na playlistach, to jest ich 58. Tak więc dobra, to by było na tyle ze statystyk. Jak widzicie, ta seria była bardzo popularna, miała naprawdę dużo wyświetleń, dużo łapek w górę, bardzo mało łapek w dół, co mnie oczywiście bardzo cieszy. Także cóż, dziękuję wszystkim, którzy tę serię oglądali. W końcu udało nam się Remorlda przejść tak, że udało mi się wszystkich kolonistów ocalić z tej planety i to był pierwszy po prostu raz, kiedy ja to zrobiłem, sam grając w Remorlda i pierwszy raz w ogóle to widziałem. Bo szczerze, nawet jak oglądałem kogoś Remorlda, czytaj Moskit, mu się nigdy nie udało, dlatego że on jest zbyt leniwy, żeby ciągnąć jakąś serię, tylko nagra parę filmów i koniec. Ja na szczęście tak miałem i nagrałem 3 sezony, z czego trzeci był w końcu tym udanym. Tak więc cóż, zapewne jeszcze jakiś się czwarty sezon pojawi, ale to może jak już wyjdzie nowa alfa, teraz z tego co wiem jest alfa 15, tam trochę się pozmieniało, dużo nawet fajnych rzeczy doszło. Ale ja poczekam, myślę, jeszcze na alfę 16 i wtedy ewentualnie zaczniemy czwarty sezon, ponieważ tam dochodzą scenariusze i tak dalej, i tam będzie można jakiś taki bardziej fajniejszy roleplay, mi się wydaje przynajmniej, zrobić. Tak więc cóż, jeszcze raz dziękuję wszystkim, którzy oglądali tę serię, mam nadzieję, że ten film wam się podobał. No i komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, a przede wszystkim oglądajcie. No i do kolejnych filmów. Na razie. No i cześć.